Bardzo lubię robić niespodzianki, ponieważ uważam, że jest to bardzo potrzebne do podtrzymania znajomości, a przede wszystkim jakichś emocji w tych naszych znajomościach, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. I właśnie, jeśli dorzucamy do pieca, ten ogień cały czas płonie i się tli. Jeśli tego nie robimy, no to po prostu czy przyjaźń, czy znajomość, czy miłość umiera. Czy masz kogoś, kto mógłby nam pomóc w niespodziance? Oczywiście, że mam. O, i kto to jest? To jest mój przyjaciel, Kamil. Dlaczego Kamil ma mi w tym pomóc? No, sprawa jest jasna. Kamil jest wulkanem energii, jest osobą niezawodną i zawsze, kiedy potrzebuję jego pomocy, on po prostu się zjawia. Pomocnika mamy, cudownie. A teraz powiedz mi coś o Michale. Czy ma jakieś pasje albo coś tak bardzo, bardzo lubi, co byśmy mogli wykorzystać? Tak, ja właśnie w tej sprawie też. Michał od 8 roku życia, od dziecka tak naprawdę, grał w piłkę nożną. Trenował w Koronie Kielce, był też zawodnikiem. Niestety kontuzje uniemożliwiły mu pracę w tym zawodzie. Ta piłka nożna to jest coś, czym on tak naprawdę żyje. Gdzieś tam cały czas śledzi tych zawodników, ogląda każdy mecz. Wie tak naprawdę co, gdzie, z kim. Cały czas żyje tą piłką. Michał jest wielkim fanem piłki nożnej. Szykuje się typowo męska niespodzianka. On czasami jeszcze amatorsko, powiedzmy, w tym momencie coś gra, czy...? Tak, tak. Grał w takich ligach biznesowych. A co to jest liga biznesowa? Już to słyszę. Zbierają się panowie, którzy prowadzą firmę, firma X, firma Y, i grają sobie. Mecze charytatywne, no różnie, różnie bywa, prawda? Okej. Po prostu chłopcy sobie idą, no chłopcy, panowie. Panowie sobie idą pograć. To jest to dla mnie jakiś trop. Okej, okay, czy on grywa w jakimś konkretnym miejscu? Tak, nawet niedaleko. Czy mogłabym to miejsce zobaczyć? No, oczywiście. Jeśli masz czas, to możemy jechać już teraz. To idealnie się składa. Jedziemy. Jedziemy. Jestem ciekawa, czy to miejsce będzie dobre na miejsce naszego finału. Klaudia zadzwoniła do kolegów Michała i poprosiła, żeby spotkali się z nią i z Anią na boisku. Kiedy dziewczyny dotarły na miejsce, koledzy Michała właśnie kończyli trening. No tak wygląda właśnie to miejsce. Super. Wielka hala. Fajne boiska. Kamil, to ty? Tutaj? O, cześć. O, jesteś. Ania. Cześć, Kamil. Bardzo mi miło. To jest Przemek, cześć, trener. Przemek. Cześć. Ja pomagam Klaudii zorganizować niespodziankę urodzinową dla Michała. Czy wy tutaj często gracie z Michałem mecze? Tak, tak. Kilka razy w tygodniu się spotykamy wieczorami. Słuchaj, dałoby radę, żeby dzisiaj zorganizować taki mecz tutaj? Taki nocny? Wiesz co, myślę, że tak. Mogę skrzyknąć ekipę. Muszę podzwonić po kolegach, zaproponować im. Myślę, że jeżeli się dowiedzą, że to jest dla Michała jeszcze na 30 urodziny, to nie będzie z tym żadnego problemu. Okej. Michał jest wielkim fanem piłki nożnej, więc mecz będzie najlepszą niespodzianką. A macie jakieś stroje takie same, piłkarskie? Tak, tak, tak. Tutaj na miejscu możemy dostać nawet narzutki. Dla dwóch drużyn nie ma z tym problemu. No, to by było fajne. Ja się przyznaję od razu, ja o piłce nożnej wiem bardzo mało. Ja też. Wiem, że piłka jest okrągła, bramki są dwie, więc idealnie się składa, że tutaj z trenerem mogę porozmawiać. I jakbym chciała zorganizować taki mecz dzisiaj, wieczorem, tylko żeby to nie był taki zwykły mecz, tylko urozmaicony, ciekawy, wyjątkowy, to co moglibyśmy jeszcze w nim zawrzeć? Wiecie co? Trenuje tutaj też grupa małych piłkarzy. Może po prostu ich zaangażujemy, więc myślę, że nie byłoby problemu, żeby zebrać jakąś grupkę dzieci na mecz. Dzieci, tak jak w takiej prawdziwej Lidze Mistrzów, tak? Wow! Wprowadzenie dzieci na mecz to świetny pomysł. Mogłabym ciebie poprosić, żebyś ściągnął tutaj Michała wieczorem? Tak, nie ma problemu. To będzie wymagało trochę kombinacji, ale dam radę. No właśnie. Będę musiał go wkręcić po prostu. Mam nadzieję, że wszystko się uda i że Michał dojedzie na czas i że dotrze na ten mecz. Super, to jesteśmy umówieni na wieczór. Dzięki. Do zobaczenia. Widzimy się. Cześć. Na razie, hej. Wszystkie elementy układanki składają się w jedną całość. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa.